No, cześć, witam serdecznie. Kto gra w WoWs Legends, na pewno informacja się spodoba. Ja osobiście to tylko tak wchodzę sobie coś tam pyknąć i to wszystko. Ale dzisiaj lub jutro, nie wiem dokładnie, wchodzi patch. Tutaj jest filmik. Będą bitwy rankingowe. Jakieś nowe okręty. Trzy nowe mapy i co najciekawsze, crossplay. Słuchajcie, crossplay będzie PS4 z Xboxem, co ciekawe. Nie będzie można oczywiście grać razem w Dywizjonie, konsola PS4 z Xboxem, tylko i wyłącznie będziemy mogli między sobą walczyć i również nie będziemy siebie słyszeć, Xbox z PS4, to wiadomo. No i tak, właśnie co do rankingów, będą to rankingi dla piątych tierów, drugi sezon będzie dla czwartych tierów. 10 bodajże ranków jest, to są właśnie Land of Fire, nowa mapa, trzy nowe, tak jak powiedziałem. O, właśnie tutaj prezentują. No i co? Nowe okręty, tak jak było w WoCie, wersja Black, czarne, czyli będą dodawały kolejne tam większe bonusy, tak jak tutaj właśnie widać. No tutaj się szykuje kolejne, wydaj pieniążki, a dostaniesz coś tam. Także to już mi się ten krok nie podoba akurat. Tutaj będą również dodane, jak widać, filtry. Będziemy mogli sobie ustawiać tak jak we WoCie, czy to elitarne czołgi, czy to poddaną nację, czy to danego tieru. Także to jest dosyć spoko, bo jeśli ktoś ma sporo tych okrętów, to jest misz-masz tak naprawdę na dole w tym porcie. No i to by było na tyle, krótki, szybki news. Kto nie wiedział, ten już wie, więc to tyle na razie.